Witamy Państwa, jest 23 czerwca 2015 roku, mówi Beata Andreja z Wrocławia. Witam Pana, proszę się przedstawić. Antoni Strzała. To co mam mówić? Tak, przechodzimy, proszę, oddaję Panu głos. Szanownego Państwa, ponieważ się zbliżają wybory, to moim zdaniem trzeba podać definicję kilka słów, które przez społeczeństwo w zasadzie są w sposób niewłaściwy zrozumiałe. Zaczniemy od polityki. Kościół i chrześcijaństwo głosi, że polityka to jest działanie na rzecz dobra wspólnego. Nie może być tą definicją, ponieważ takiej definicji nie zawiera się polityka, która jest źle uprawiana, która łamie prawo moralne. Słowo polityka wyszło od greckiej nazwy miasta polis. Bo jak były w starożytnej Grecji miasta państwa, to one musiały być w jakiś sposób zorganizowane, prawda? Więc w takim mieście polis było prowadzone w jakiś sposób życie i była jakaś określona ludność i w szerokim znaczeniu to jest, znaczy, oznacza polityka po prostu życie publiczne. Życie publiczne musi być w jakiś sposób zorganizowane, ale żeby funkcjonowała organizacja, to musi być władza. Więc w węższym pojęciu po prostu polityka oznacza sztukę rządzenia. A rządzenie może być zgodnie z prawem moralnym, albo może być polityka antymoralna, polityka zła. Więc nie możemy twierdzić, że polityka to jest realizacja dobra wspólnego, tylko polityka po prostu oznacza sztukę rządzenia. Teraz przejdźmy do drugiego słowa, demokracja. Jest bardzo to słowo popularne, klucz wytrych, ale jeżeli znowu to jest słowo pochodzenia greckiego i przetłumaczymy, co to znaczy po polsku, to po polsku oznacza rządy ludu. Więc pytanie, czy ludzie się znają na sztuce rządzenia? No ogół raczej nie ma wielkiego doświadczenia w rządzeniu, przeważnie nie umieją rządzić. No więc prawda, ta demokracja w tym sensie nie zdaje egzaminu. Czytałem między innymi dużo na temat Sokratesa. Napisał taką książkę profesor Ryszard Legutko i wyraźnie tam stwierdził, że Sokrates demokrację widzi w sposób negatywny. No demokracja to znaczy równanie w dół. I wielki filozof, i później Platon i Arystoteles raczej wypowiedziają się w sposób negatywny o demokracji, prawda? Więc tu wchodzimy w zasadzie w klasyfikację ustrojów politycznych. Więc starożytni wymienili trzy rodzaje tych ustrojów politycznych, więc tak. Monarchia, oligarchia i demokracja. No demokracja jest raczej przez starożytny traktowana w sposób negatywny. No oligarchia to różnie jest tłumaczona, zależy, oligarchia to znaczy grupa osób, która umie sprawować rządy i w jaki sposób tam to sprawuje i mogą być pozytywne wyniki oligarchii. Zależy, czy ta oligarchia się kieruje prawem moralnym, czy kieruje się innymi wartościami, między innymi różnie ci ludzie są, prawda? I bardzo często na przykład w tej chwili też są rządy oligarchiczne i możemy powiedzieć, że to oligarchia to ci, którzy oligarchów, do oligarchów w tej chwili możemy zaliczyć właścicieli banków, bo ten rządzi, kto ma pieniądz, prawda? I dzisiaj to się ta oligarchia w zasadzie sprawuje do ludzi, którzy emitują pieniądz. Banki emitują pieniądz, prawda? Natomiast jeszcze jeden
jedno pojęcie partii politycznej. Co to jest partia polityczna? Jest to podział, po łacinie partia oznacza część i to jest sztuczny podział społeczeństwa, bo w danej partii politycznej są ludzie na przykład różnych zawodów, z różnych miejscowości i nie mają tak zwanej wspólnoty interesów. Oczywiście podział społeczeństwa istniał i w innych ustrojach, jak ustroju starożytnym czy niewolniczym. Istniał podział społeczeństwa w feudalizmie, w średniowieczu i w tej chwili są jakieś inne podziały, prawda? Naturalny podział społeczeństwa możemy powiedzieć, że możemy społeczeństwo dzielić według zawodów albo według miejsca zamieszkania. Jeżeli powróciwszy do średniowiecza, to mamy stan duchowieństwa, stan rycerski, który się przekształci potem w szlachtę, stan mieszczański i stan chłopski. Więc to jest naturalny podział społeczeństwa, bo dzieli się według określonych zawodów. I to jest naturalne. Co się dzisiaj stało? No stan duchowieństwa dalej istnieje, prawda? Stan rycerski to prawda, przekształci się w stan wojskowy, prawda? Bardzo się rozbudował stan mieszczański, bo są ludzie różnych zawodów, bo są i lekarze, i inżynierowie, i inne zawody. I najbardziej się rozwinął i pozostał stan chłopski. Więc jeżeli byśmy chcieli w jakiś sposób, naturalny, to powinniśmy dzielić społeczeństwo według sprawowanych zawodów albo według miejsca zamieszkania, bo ludzie dalej w miejscowości, czy w mieście, czy na wsi się bardziej znają i to jest naturalny podział społeczeństwa według miejsca zamieszkania albo według sprawowania. Natomiast partia polityczna jest to podział sztuczny, bo w danej partii są ludzie nie mający żadnego wspólnego interesu, prawda, i tu łatwiej ludźmi manipulować. Tak. Następna sprawa. Cóż mówiłem na temat demokracji, no to jak powiedziałem, są to rządy ludu, ale tu na drugim biegunie możemy powiedzieć o teokracji, bo demokracja to są wola ludu, a teokracja to będzie wola Boga. I tu znowu zdefiniowany jest w sposób negatywny traktowany ustrój teokratyczny, bo dzisiaj popularnie teokrację w jakiś sposób wiąże się wyznawcami islamu. Jeżeli ktoś powie o teokracji, to zaraz na myśl, a to jest islam, ten terrorystyczny i tak dalej, i tak dalej. Jest też oficjalna definicja teokracji, że to są rządy duchowne. Jest to nieprawda. Teokrację mogą sprawować ludzie świeccy, którzy w polityce przestrzegają prawa moralnego, bo teokracja, teos Bóg, krator rządzić, więc jeżeli rządy sprawuje zgodnie z prawem boskim, to już jest w sposób realizacja teokracji. No i muszę tu nawiązać do konstytucji z 1935 roku i można stwierdzić, że nie tylko ona jest monarchiczna, ale nawet teokratyczna, bo ponieważ oni do prawa stanowionego mają wpisane całe prawo moralne, dobro wspólne, dobro publiczne i tak dalej, prawda. Polski papież między innymi powiedział takie słowo, że demokracja tak, ale z wartościami. I tu trzeba uzupełnić tą wypowiedź, bo trzeba się zastanowić, co to są wartości. No wartości to nic innego, no to chyba to jest prawo Boga, nie? A więc powinna być teokracja nad demokracją, bo trzeba to do końca, prawda, jak gdyby dopowiedzieć te sprawy. O partiach to już mówiłem i tak dalej. Przejdźmy.